Chciałbym tylko, byście cofnęli w swojej pamięci, w swojej wyobraźni o, mniej więcej o rok i przypomnieli sobie, jakie plakaty wisiały w całej Polsce w samorządowej kampanii wyborczej. Czy pamiętacie takie duże billboardy wiszące nad ulicami, przy skwerach, przy skrzyżowaniach? Po prawej stronie była twarz pewnego bardzo znanego pana, trochę odmłodzona. Po lewej stronie były pewne elementy konstrukcyjne, a to boisko, a to szkoła, a to most, a na dole był napis składający się z dwóch zdań. Te dwa zdania stanowiły wielką manipulację, wielką bezczelną manipulację, z której większość z was do dzisiaj sobie nie zdaje sprawy. Pierwsze zdanie brzmiało: nie róbmy polityki. Drugie zdanie brzmiało: budujmy most. Albo w innej wersji: budujmy szkołę, budujmy boiska. Dwa niewinne zdania. Nie róbmy polityki, budujmy szkołę. Dwa zdania, proszę państwa, są wewnętrznie sprzeczne, wewnętrznie nielogiczne. Człowiek, który swoją twarzą te zdania firmuje, którego twarz te zdania popiera, musi uważać ludzi za półgłówków, którzy nie zrozumieją, że one są nielogiczne. Dlaczego one są nielogiczne? O tym, czy będziemy budowali więcej boisk, czy będziemy budowali więcej szkół, czy więcej środków przeznaczymy na służbę zdrowia, czy na drogi, czy na policję, czy na ochronę środowiska, o tym decydują politycy, gdy konstruują budżet. Środki na różne sprawy są przeznaczane w wyniku decyzji politycznych. Nawet jeśli one są, te środki, rozdzielane przez samorządy, to akty prawne decydowane przez polityków w skali państwa decydują o tym, w jakim trybie i ile środków samorządy będą mogły wydawać. To jest decyzja polityczna, czy będziemy inwestowali w edukację, czy będziemy inwestowali w infrastrukturę, czy będziemy inwestowali w bezpieczeństwo. Czy uznamy na przykład, że w imię bezpieczeństwa energetycznego lepiej pogodzić się z przejściowym podwyższeniem cen gazu, niż długotrwałym uzależnieniem od jednego źródła importu. Ale to nie jest jedyny błąd logiczny, proszę państwa, na tym plakacie. Na tym plakacie są jeszcze dwa oszustwa, jeszcze są dwie manipulacje. Dwie manipulacje. Ich celem jest ukradzenie nam polityki, co już się prawie powiodło. A kolejny krok jest ukradzenie nam Polski. Jaka jest druga manipulacja na tym plakacie? Jaką funkcję pełni człowiek, który jest na tym plakacie? Tam jest człowiek, który ma największą władzę polityczną w Polsce. W naszym systemie władzy człowiekiem, który ma największe uprawnienia, jest premier rządu Rzeczpospolitej. Na tym plakacie jest twarz odmłodzonego, przyjemnego Donalda Tuska. Człowieka inteligentnego, który wie, że między tymi dwoma zdaniami nie róbmy polityki, budujmy mosty, jest sprzeczność. On to wie. A dlaczego firmuje swoją twarzą sprzeczną wypowiedź? Za chwilę wam o tym powiem, ale najpierw druga sprzeczność. Kto mówi do nas, bo to jest pierwsza osoba liczby drugiej, nie mówmy polityki. Kto mówi do nas? Zawodowy polityk. Premier, najważniejszy polityk w państwie, człowiek, który został wybrany przez wyborców i utrzymywany z naszych podatków do tego, żeby robił dobrą politykę dla kraju. Jego zadaniem jest prowadzić uczciwą, nowoczesną, sprawną politykę, która godzi konflikty i tworzy potencjał rozwojowy. Taką politykę, żeby budżet mógł być jak największy i najlepiej działany. W momencie, gdy zawodowy polityk, gdy polityk numer jeden w kraju mówi: nie róbmy polityki, jeśli traktowałby to poważnie, to tego samego dnia powinien podać ci do dymisji. Zachęca nas, żebyśmy nie robili polityki, a
razem z nim, to niech się poda do dymisji. Bo jeśli nie, to jest na tym urzędzie zobowiązany robić politykę. I to jest kłamstwo i manipulacja numer dwa. A gdzie jest kłamstwo i manipulacja numer trzy? Pierwsza polega na tym, że jest sprzeczne wewnętrznie. Decydowanie o tym, sprzeczność wewnętrzna pomiędzy decydowaniem, co będziemy budowali, a robienie polityki jest związek. Druga sprzeczność polega na tym, że zawodowy polityk, który ostatnie 20 lat utrzymuje się od uprawiania polityki, w demokracji mówi do ludzi nierówne polityki. Nie w jakimś systemie autorytarnym, gdzie się wybiera przywódcę, głosuje się na niby i on sobie rządzi jak chce. Trzecie kłamstwo, trzecia manipulacja wiąże się z tym, że on jest współtwórcą i szefem partii, która ma w nazwie obywatelska. Gdy mówię, a mówi nie róbmy polityki, to mówi nie bądźmy obywatelami. Obywatel jest to człowiek, który rozumie mechanizmy władzy, chociaż częściowo, angażuje się w życie publiczne na różnych poziomach. Działaniem obywatelskim jest działanie w Klubie Gazety Polskiej, w jakiejś ogniwie w osiedlowej radzie, w samorządzie, organizacji trzeciego sektora i także oczywiście głosowanie w wyborach. To są działania obywatelskie, nie róbmy polityki, nie bądźmy obywatelami. Człowiek, który założył partię w nazwie obywatelską, która uzyskała władzę, mówi nie róbmy polityki, czyli od momentu jak daliście mnie władzę, już nie róbmy. Ja też nie będę robił polityki. Muszę przecież jeździć na narty. A ile było? Proszę Państwa, dlaczego Donald Tusk, który bardzo inteligentny, który bardzo wiele się w ostatnich latach nauczył, bardzo wiele rozumie, mówi trzy ewidentne manipulacje na jednym plakacie. Dlaczego on to robi? Ja wam powiem. Bo z badań moich koleżanek i kolegów socjologów wyszło mu, że duża część Polaków jest pełna nieufności wobec polityki. Że większość Polaków nie rozumie mechanizmów demokracji.